Vlogmas dzień 9. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a horse, horse, horse. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a horse open sleigh. Niestety, jak bardzo byśmy się nie starali, za każdym razem musi nam coś spaść. Zresztą jak widać, teraz nawaliliśmy dwa razy więcej taśmy niż mieliśmy, a i tak tu straciliśmy i tutaj straciliśmy, więc niestety no nie ma tutaj złotego środka. I wiemy, że są takie, jak to się nazywa, takie no haczyki jakby malusieńkie, do których mogli, które przyklejać do ściany i przywiązać. Ja takie widziałam w Szczecinie, jak byliśmy w Obi czy gdzieś tam, ale w Świnoujściu nigdzie ich nie widziałam. Aha, aha. Więc, no ja nawet... niestety musimy radzić sobie taśmą. No właśnie, ale to nic. Ogólnie dałbym ci coś, aczkolwiek znowu zapomniałem wyciągnąć to z auta. Znaczy nie ja zapomniałem oczywiście. Znaczy ja zapomniałem, bo pan Mikołaj przyszedł i powiedział, że zostawia mi to w aucie, a ja zapomniałem o tym, nie? Podążasz się. Nie. Jedziemy właśnie do mojej mamy, żeby poszperać jej trochę w piwnicy i wyciągnąć jakieś ozdoby świąteczne. I zresztą nie tylko ozdoby świąteczne, ale też jakieś różne rzeczy, które po prostu musisz stamtąd zabrać. Tak, moje książki stare i tak dalej, które moja mama chce nam oddać i ja w tym widzę podstęp, bo ona prawdopodobnie po prostu chce wykorzystać nas, żebyśmy wnieśli kartony. A, bardzo możliwe. Tak, no w sumie tak. To nie pomyślałem o tym, myślałem, że powiesz, że chce nas wykorzystać, żebyśmy ogarnęli piwnicę. Nie. I w ogóle zorientowaliśmy się, że dzisiaj najprawdopodobniej było morsowanie świętych Mikołajów, na które chcieliśmy pójść. Tak, takie mikołajkowe, co mówiliśmy kilka vlogmasów wcześniej. Mieliśmy wejść do wody, ja, może Oksia, podczas właśnie takiego zlotu Mikołajów z całej Polski zjeżdżają, tak. Żeby ogólnie bardzo fajny event, wszystko fajnie wygląda, masa ludzi, paręset osób ognisko, wchodzi do wody. Zupki. Tak, zupki, grochówa, kiełbaska, ogólnie jest świetnie. No i dzisiaj byłem z kumplami na promenadzie, byliśmy na treningu do Ligi Pokémon i zauważyłem, że jest dość sporo osób w czapeczkach Mikołajów wychodzących z plaży właściwie. I tak chyba więc przeoczyliśmy. Chyba nam się nie udało tam pójść, ale to nie zmienia faktu, że i tak chyba będziemy chcieli, albo ja, wejść do tej wody, bo jak już powiedzieliśmy, że warto byłoby to zrobić, no to jeżeli zepsuliśmy to, zepsuliśmy pierwotny plan, tak więc musimy to w jakiś sposób naprawić, więc chyba będę jedyną osobą wchodzącą do wody, bo wątpię, że Oksia się skusi na to. Nie wiem, przemyślę. Przemyślisz, no. No ja już znam odpowiedź, wy na pewno też, ale Oksia udaje, że będzie myśleć jeszcze na ten temat. Może przynajmniej spróbuję się rozebrać. A czy wejdę do wody? Jezus, to po co? To już bez sensu, lepiej bądź w tej kurtce. Nie licząc odebrania kilku ozdób świątecznych, mieliśmy również oddać walizkę, którą pożyczyliśmy od mamy Oksi. I torebkę, i tak dalej. Aczkolwiek, niefortunnie, zapomnieliśmy wziąć ze sobą z naszej chaty. Teraz wychodzimy i Oksia mówi, weź walizkę. Tak patrzę, do przodu nie ma, do tyłu nie ma. Nie wzięliśmy walizki, więc powrót mamy nadzieję, że zostawiliśmy ją na chacie. W domu, a nie gdzieś na klatce albo w windzie. A nie gdzieś właśnie pod, no. No mam nadzieję, że znajdziemy ją na chacie. Jedziemy. Jak tam? Gdzie była? Otóż zostawiliśmy ją dosłownie zaraz przy drzwiach. Oczywiście w naszej chacie. Nie, w naszej chacie, spokojnie. Ale nadal to było tak, że praktycznie pewnie niewiele brakowało, abyśmy się o nią potknęli. Bo ona była dosłownie w drzwiach. Ja założyłem buty, zawiązałem i wyszedłem po prostu. Dobra, jedziemy, bo musimy wziąć ozdoby i czeka na nas schabowy. Chyba to, nie? Nie wiem, chyba tak. Nie wiem, zawsze wchodzi. Niewiarygodne. Jesteśmy po raz setny tutaj w piwnicy i pierwszy raz, za pierwszym razem trafiliśmy kluczem? Do drzwi. Nie, do drzwi, bo ja zawsze idę gdzieś tam daleko, daleko. Udało nam się wykopać trzy worki, w sumie nie jesteśmy pewni, czy to jest wszystko, co znajduje się tu w piwnicy. Nie wiadomo. Właśnie nie wiadomo i nie wiadomo, która część jest tutaj dla nas, więc na pewno na górze w takim razie chyba trzeba będzie wybrać. Tak? Czy będzie przebieranie? Te brzydsze dostajemy my, a te ładniejsze dostaje twoja mama. No cóż, i do tego ogóraski oczywiście muszą być do schabowego. Dam! Dawaj! Jasna wariaty! Dobra, mamy ze sobą część rzeczy. Zjedliśmy schabowe, przejrzeliśmy i mamy dwa worki z różnymi bajerami. Fajnymi, niefajnymi, takimi do wyrzucenia, nie do wyrzucenia. Więc przeglądamy teraz dokładnie, co możemy wyrzucić, a co nie. Głównie są tutaj bombki,
Ale też jest kilka dekoracji. Jest też kilka dekoracji, których moja mama już nie chciała, a ja nie pozwalałam jej wyrzucać ich przez lata, bo wiążą się z moim dzieciństwem. Dlatego wyrzucimy teraz. Nie, nie, nie. One doczekają się naszych dzieci i ich dzieci, i ich dzieci, i ich dzieci, i ich dzieci, i ich dzieci. Okcja jest po prostu potwornym zbieraczem, jeżeli chodzi o kurzołapacze. Ja jestem sentymentalna, nie jestem zbieraczem. Jeszcze jesteś zbieraczem. Ale to się wiąże z tym, że jestem sentymentalna. Mamy tutaj właśnie taki świecznik, który zawsze stoi u wszystkich na oknach. Nienawidzę takiego świecznika. Co? Jezus, dlaczego? To jest najgorsza, nie wiem dlaczego, ale bardzo tak ładnie nie wygląda. Lubię tego, strasznie tego nie lubię. Jesteś dziki jakiś. To mi się kojarzy, no nie wiem z czym to mi się niedobrze kojarzy, nie lubię czegoś takiego, ja jestem za tym, żeby to zrobiło. Nie, to masz problem, bo będzie u nas stało. Mamy taką choineczkę małą. Z bombkami nawet. Ta bombka do wyrzucenia, od razu ją dam wrzuć do tego worka. No bo ona jest pocięta. Tak, porysowana, ale ta choineczka, trzeba ją tylko trochę poukstawiać i bardzo cute jest. Bardzo ładna. Dobra, tu jeszcze coś takiego znalazłem. O. Doniczka do niej. A, do niej to jest? No. A! Faktycznie, ty, daj radę. Mamy też całą masę bombek. Jak widać, to są bombki trochę sprzed 10 lat, niektóre. Już niekoniecznie takie super modne, ale to nic, bo właśnie będzie dużo czerwonych bombek. Nie to, żeby czerwone bombki były nie w modzie, tylko chodzi mi tak o... Nieważne zresztą o co chodzi. Ogcie, jaki designer! Nie to, żeby nie był w modzie, ale wiesz. Bombki, bombki, bombki. U nas będzie choinka multicolor. Tak, w tym tak roku. Mówiliśmy, chcieliśmy kiedyś zrobić właśnie. Znaczy będziemy oczywiście chcieli, ale taką szarą, szarą jakąś tam. Zobacz, ile tu mamy. Nie. A co to jest? To jest jakaś serpentyna. Tutaj. O dziwo, są bombki! Wow. Czyli choinka w tym roku będzie głównie czerwono-złota. To fajnie. I jeszcze inne kolory: fioletowa, zielona, niebieska. Nie musimy ich brązowa. Używać. Brązowa. Tak, ale my kupiliśmy taką choinkę. Taką. Po prostu nie musimy używać. To położymy tylko na trzy gałązki, trzy bombeczki. Dam! Dam. Tutaj mamy świąteczne dwie skarpety. O! Akurat nie praliśmy ostatnio. Coś takiego, nie wiem, co tak, jest. To jest na świeczkę, na przykład taki stroik, bardzo ładny. Tutaj mamy takie bombki bałwanki. Bardzo wielkie, nie nazwałbym tego bombką. A to jest jedna z rzeczy, której mojej mamie nie pozwalałam wyrzucać. To jest taka pozytywka, czy jak to się nazywa, no. To zawsze stało u mnie. Faktycznie gra. Faktycznie, no. Próbowałem w głowie znaleźć, czy to faktycznie jest to. No. I to zawsze stało u mnie w pokoju, więc to nigdzie się nie wybiera. No nie, to akurat nie, okej. Okay. To jest jedna rzecz, którą możemy zostawić. Jedna. Ale kolejne to, bombki. To coś wyrzucamy. Nie. Wiesz, jak to ładnie wygląda na zewnątrz? Nie podoba mi się to kompletnie. Co? W co drugim oknie jest coś takiego. Naprawdę, no po co? Jedno okno wystarczy w bloku. Tu jest chyba też jakiś strój fajny. No, to jest kolejna rzecz, której nie pozwalam mojej mamie nigdy wyrzucać, więc stanie u nas. Otwieraj! Ja z Okcią jesteśmy połączeniem takich... Często się zgadzamy, ale często jesteśmy dosłownie skrajnie różni. No. Jeżeli chodzi na przykład o ozdoby, ja staram się oczywiście tutaj nic nie mówić, no bo ja się nie znam jako facet, ja mam gdzieś jakiekolwiek ozdoby, więc Okcia wiedzie w prym, ale... No, takie kurzołapacze, Boże, tak nie lubiłem takich rzeczy. Jezu, ty jesteś straszny. Nie. A u nas i tak jest minimalistycznie dosyć. On zobaczcie, jakie to jest. A, one sobie tutaj tańczą. No, one są na takim lodowisku i to też gra. Że to jest, jak można w ogóle pomyśleć, żeby coś takiego wyrzucić? Nie! To baterie to chyba nie wiem. Może popłaczę się zaraz. Dlaczego nie działa? Nie! Działa? Ale piruety, trzaska. Dobra, no fajne. Dalej. I tutaj bombki. I jeszcze świeczki. A, i świece tu są. Więc no, to jest część od mojej mamy. Mamy jeszcze to, co my kupiliśmy i jeszcze kilka rzeczy do nas idzie. No, chyba rzęsę straciłem, bo coś mi działo po roku. Więc dorobiliśmy się niezłej kolekcji. No, no ale powiem wam, że mało jest tych bombek, jak na taką choinkę Tak, i to jest za mało bombek na naszą choinkę, ale trudno, poradzimy sobie jakoś. Będzie ładna.
nie będzie po prostu bombek. Wszystkie zginą tam. Ale tak się składa, że zamówiliśmy lampki na choinkę, które mają, uwaga, 21 metrów. Właśnie, może i przesadziliśmy, bo w sumie nie byliśmy pewni, jaką choinkę będziemy mieli. Jaką byśmy nie mieli, to wystarczy na choinkę 10-metrową. Tak, ale przynajmniej lampki będą taką dominującą rzeczą na tej choince. Tak. Bo jak widzimy na załączonym obrazku, bombek nie mamy za dużo. Ja tam uważam, że lampki na choince robią całą robotę, więc czym więcej, tym lepiej. Bombki też zamówiliśmy, więc też jeszcze będzie... Zamiast choinki mówiliśmy same lampki, bo... O, tak. Strasznie długo to gra. Ale gra! Zastanawiacie się, o co chodzi. Otóż... Nie wiem do teraz. Może mi się uda... Nice. Chwila zawahania. Dobra, przebierzmy te rzeczy, co tutaj są na dole i ogarnijmy, co jest do wyrzucenia, a co do wyrzucenia, dobra? Więc sprawa wygląda tak, że przebraliśmy już wszystko i do wyrzucenia mamy jedną bombkę. Więc tak właśnie wygląda przebieranie przez okcie. Ja bym przebrał to inaczej, nieważne. Ty to się lepiej przebierz w kurtkę, bo tak się składa, że mój prezent do kalendarza adwentowego czeka w aucie. Faktycznie, masz rację. Ale tak się składa, że i tak chcemy wyjść, bo chcemy wam pokazać nasze miejskie ozdoby świąteczne, bo akurat jak my wyjechaliśmy, to zostały postawione, więc cały czas jak czekaliśmy, aż w końcu się pojawią, to pojawiły się wtedy, kiedy wyjechaliśmy. Co ty zrobiłeś? Potknąłem się. Więc wyjdziemy, mamy nadzieję, że nie będzie padać, bo w Świnoujściu tak właśnie wygląda zima, czyli deszcz. Deszcz. Nie jest na... Deszcz i plus 10 stopni. I okropny wiatr, więc wcale nie jest tak super ciepło, jest cieplej niż w reszcie Polski, ale jakby zjadłem warunki są gorsze. Oscypka. Oscypka. Może będą na naszym świnoujskim jarmarku, jak będzie w tym roku. Dlatego właśnie nie mogę się doczekać. Ale zanim wybierzemy się w ten mróz, to trzeba się naładować czekoladą. Więc Jezu. Czas otworzyć nasze kalendarze słodkie. Dzisiaj jest 7 i już dojrzałam z daleka, więc otwieramy. Jej, dzisiaj dla mnie. Czemu nie odpowiadasz mi? Jej, dla ciebie. Kinder Country. Nie, dzisiaj dla mnie jest przecież. Nie, bo ty jadłeś już Kinder Country. No, trudno. Nie. Zjem znowu. Nie. Tak, bo ty dzisiaj dostajesz prezent inny. No i co? Wystarczy ci. Ale nie. Dobra, gdzie tu jestem? 7? Nie wiem, no. No mówię, że dojrzałaś. Ale w tym dojrzałam, to zatworzyłam. Nie widzę tu 7. Chyba nie ma, oszukali niestety, nas. Niestety, też bez 7. O, znalazł. Mój dzion. Jak to się otwiera? Czeko? No. Oj, tak? Tak. A, bo to podwójnie takie, o. O jest, znowu z bananem. To dla mnie. Oba dla mnie. Nie. I tak. Rada ode mnie. Oho. Zaczyna się dobrze. Nigdy nie kupujcie sobie białej kurtki, bo wystarczy, że pada deszcz i idziecie do auta i przez przypadek dotkniecie go, więc macie już po białej kurtce. Ona jest spoko do zdjęć i takich rzeczy, ale... Instagramowa taka, nie? Do zakładania na chwilę. Ale nie na co dzień. I jesteśmy na naszym pięknym placu. Który jest dość malutki, ale jest taki dość uroczy, bym Ale jest bardzo dużo ozdób. I nawet powiem wam, że są inne niż rok temu. Tak. Że się dość często zmieniają te ozdoby, w sumie jesteśmy zaskoczeni, ale się zmieniają. Tutaj mamy takie piękne candy canes, które wydaje mi się, że w dzień wyglądają ładniej niż teraz. Tak, bo tutaj teraz nie widać, ale one są właśnie z takiego, wiecie, futerka, gdzie macie żółty, nie żółty, tylko biały i czerwony. I to wygląda naprawdę spoko. Tak. A teraz żółty sam się odbija po prostu. Przez te lampki, nie? No. Tu mamy naszą piękną choinkę, naprawdę, jest śliczna. Jest bardzo fajna, szczególnie te prezenty, no ale bardzo mi się podoba. A tutaj mamy taką fajną, darmową kolejkę dla bobasów, no nie dla bobasów, no ale wiadomo, dla dzieci, które sobie śmigają dookoła i powtórzę, darmową. A wiadomo, że za darmo to rozsądna cena. Potem mamy tutaj taki fajny balon, już pokazuję wam go z bliska. Może nie tyle pokażemy wam, co właściwie sami chcemy też zobaczyć. Tu mamy właśnie takiego poduszkowca, Zeppelina, czy tam jak zwał. I taki fajny tutaj coś do zdjęć, można się władować. Trochę nie bardzo wiemy, co to ma wspólnego ze świętami. No to prawda, to jest takie trochę dziwne, ale ma lampki, więc jest świąteczne i jest w kolorach takich świątecznych, więc świąteczne, nie? Tak.
Dokładnie, nie? Tutaj mamy kolejną jakąś tam bombkę, tutaj za panem jest taka kolejna bombka do zdjęć. Fajne cuksy, te cuksy mi się bardzo podobają, są ciekawe. Nie świąteczne, ale ciekawe. Tam pod choinką taki zestaw Mikołaja, właśnie jakiś misiek. Tam jest rower, ciężko teraz pokazać wam, bo jest dużo ludzi, nie będziemy podchodzić, żeby się pchać ludziom przed zdjęcia, ale właśnie to jest rower, prezenty to widzieliście. I właśnie taka kanapa też do zdjęć. Super to wygląda, nie? No ogólnie, naprawdę powiem wam, że jest tutaj całkiem, całkiem ciekawie. A tutaj w tym miejscu zawsze są jakieś kwiaty w zależności od pory roku i w zimę właśnie są zrobione takie czapeczki. No w sumie nawet nie wiedziałem, że to wygląda jak czapeczka, bo dla mnie to była choinka tak pochylona. No i jest to czapeczka i choinka pochylona, po prostu. A tutaj mamy ciuchcie. Ciuciuć. O, jest urocza. Bardzo fajna. Więc tak wyglądają ozdoby świąteczne w naszym mieście. Są piękne, ale wydaje mi się, że rok temu było tego wszystkiego trochę, może nie więcej, ale przez to, że był... taki jarmark. Jarmark, tak? Taki mini jarmark, bo wiadomo, u nas nie ma za dużo miejsca. To jakoś tak w tym roku tak smutno. No bo nie ma jarmarku, nie ma no, tutaj jak jedzonka, jakiegoś wina grzanego. Pajdy. Pajdy właśnie. Liczyłam na pajdę, może jeszcze, jednak jeszcze ja też postawię. Liczyłam i liczyłam, że teraz jak pójdziemy, to sobie wciągniemy coś. No, tak? No. Więc jedyne, co najbliżej możemy mieć jarmarku świątecznego, to zrobienie sobie samemu herbatki we vlogmasowym kubku. Jej. A Kapi właśnie poszedł do samochodu, bo oczywiście po raz setny zapomniał prezentu dla mnie, bo trzyma tam prezenty adwentowe dla mnie. I powiedział mi, że przy okazji pójdzie sobie zbić Jima. Nie chcę nawet tego komentować, po prostu... To nie komentuj! Jestem już i przyniosłem prezent, więc właśnie przyszła pora, żeby Oksia otworzyła swoje okienko w kalendarzu adwentowym. Przez to, że ja jeszcze ani razu nie otworzyłam okienka tutaj, bo raz tylko dałeś mi no, w ręce, to mam wrażenie, że ty już go otwierałeś tysiąc razy, a ja ani razu. Tak było, bo tak było. Więc proszę, zresztą, zobaczcie jak pięknie to wygląda. Tutaj nam ładnie zwisa, z tamtej strony ładnie zwisa. Uznaliśmy, że po prostu nie będziemy tego co chwilę robić, bo my dosłownie co chwilę przyklejamy to do ściany, nie chce się trzymać, pal licho. Czy to jest ten prezent z historyjką? Nie. A. Nie, historyjka będzie pojutrze, w pojutrzejszym. Dobra. Czy to jest coś do ust? Podglądałaś. Nie. coś świątecznego. Taki sam wzór jak ten ręczniczek. Tak, tutaj, no. Nie? No, z tego samego sklepu. Thank you. I uwaga. Pachnie jak świeczka. Tak? Ale ładnie. No, ładnie. To jest balsam do ust o smaku wiśni. Przynajmniej tak mi by miało być. Mam nadzieję, że okci nie uczuli. Skład sprawdzałem, aczkolwiek wiecie jak jest. Trochę ciężko się nakłada. Bo jest zimny może. Tak, może musi jest. Postać teraz, bo cały czas w aucie był, jakby nie patrzeć od 2 tygodni. Albo nawet dłużej. I tym oto pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszego vlogmasika. Tutaj, o, do buzy, że mam czapeczkę, o. Kończymy dzisiejszego vlogmasika, mamy nadzieję, że wam się podobało. I wiadomo, jeżeli byście zostawili kciuka, byłoby subcio, wiecie, no. No, kciuki nic nie kosztują, są za darmo. O proszę, jak za darmo, to rozsądna cena, wiadomo, jak już mówiłem. Dzięki, bye!